Thank you.
Hej, dzień dobry. Z tej strony Mateusz, znowu. Tak, jakby ktoś widział mnie pierwszy raz, to prowadzę szkołę rysunku Edukreskę. Prowadzimy też bloga kreśl.pl i tam opisujemy wszystko na temat architektury, studiów na architekturze, jak wygląda pierwszy, drugi, trzeci rok, jak wyglądają egzaminy na SP, między innymi też. Tak, żeby trochę tak jakby upowszechnić wiedzę, na jaki kierunek możemy sobie iść, z czym on jest związany i jak wyglądają egzaminy, bo nie każdy wie, jak wyglądają egzaminy na architekturę, czy na SP, czy na grafikę, bo one na SP się różnią w zależności od wydziału, na politechnikach z architekturą tak samo. W każdym razie ja rysuję, prowadzę szkołę rysunków, w sumie bardziej już prowadzę niż rysuję, szkoda, ale coś za coś. Tak. W każdym razie, dalej prowadzę parę grup i przygotowuję głównie ludzi pod architekturę na egzaminy w Gdańsku. I dzisiaj będziemy mieli luźnego streama z malowania na tablecie. I będzie trochę inne dwa powszednie, bo będzie trochę więcej po prostu malowania i robienia czegoś, niżeli gadania, bo na poprzednie się trochę spiąłem z gadaniem i miałem jakiś taki gigantyczny słowotok, także teraz będzie trochę luźniej. I jeżeli byście mieli pytania w trakcie, to spoko, ok, ja na nie odpowiem, a tak będę malował i tłumaczył mniej więcej, co po kolei sobie robię, nie? Tak. I teraz odnośnie tego, co będę malował, to jest jakiś statek. Właśnie, to jest taki jeden mały problem, bo tego sobie nie dograłem z jednej strony, bo plan jest taki, że jakiś latający sobie statek będziemy rysowali, malowali, nie? I w sumie jak rozmawiałem o tym z paroma z zespołem, to tak w sumie można byłoby sobie szybko określić, jaki to ma być statek, dla kogo, żeby było takie dodatkowe, ten design był dopasowany pod coś. I niestety, ale akurat, że ja maluję na tablecie bardziej hobbystycznie już teraz, niż na samych zajęciach, bo zwyczajnie czas mi na to aż tak nie pozwala, to maluję to, co mi tak jakby przeniesie głowa i piórko na tablecie albo na kartce. I ten temat dopiero później sobie trochę dograłem i też będę tłumaczył, jak do tego podchodziłem, bo tam tych szkiców jest więcej. I teraz, żeby w ogóle zamknąć cały rysunek, nie, znaczy cały, to też go nie zamknę, ale w godzinę mniej więcej, to mam parę takich stage'ów porobionych. Ja na początku po prostu pomaluję wstępnie we wszystkich etapach co i jak i pokażę wam wcześniejsze rysunki, które do tego powstały, żeby wam wytłumaczyć mniej więcej, jak to wygląda, bo gdyby tak rozpiąć to w całości, żeby to miało jakieś tam ręce i nogi, to do tej pracy jest trochę więcej i w godzinę byłoby dość ciężko sobie spiąć. A z drugiej strony, jakby się miał tak samo malować, bo w ogóle też miałem streama z Ulą, naszą nauczycielką od rysunku, w środę i żeśmy rysowali i to było takie luźne rysowanie, to w 2 godziny żeśmy dużo nie skończyli z rysunkiem, nie? Także to by trwało z 3-4 godziny, żeby coś z tego wymucić. A jeżeli mamy tą godzinę, to tak jednak fajnie byłoby, żeby coś tam powstało, nie? No i dobra, i teraz tak. Malując sobie cokolwiek, to ja mam dwa podejścia, w sensie jak maluję na tablecie. Pierwsze jest takie, że po prostu sobie biorę grubego brusza i sobie jakieś kształty sobie maluję i coś może mi z tego sobie później wyjdzie, nie? I teraz z jednej strony, jak rozmawiamy z uczniami też odnośnie samego rysowania na kartkach i w ogóle szczególnie tematów projektowych czy innych rzeczy, to jest tak, że nie. Pozwólmy sobie na trochę takiej randomowej kreski, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo póki co wychodzi taki makaronik trochę latający w powietrzu z dwoma małymi skrzydełkami. Ale głównie chodzi o to, że jak sobie stawiamy te kreski, to jeżeli będzie ich pełno randomowych takich kresek, to coś z tego nasza wyobraźnia zobaczy i to niekoniecznie musi być od razu teraz jakiś gotowy element statku czy czegoś tam innego, tylko po prostu dajemy sobie trochę luzu na to, żebyśmy po prostu w trakcie coś wymyślili. Nie spinajmy się od razu, że to musi być od razu finalny rysunek, tylko zróbmy ich kilka, dogrywajmy to sobie, maszmy coś, co tam by nam ewentualnie nie pasowało i coś może z tego wyjdzie, nie? I z pierwszego stylu to jest także grubym tym brushem, on jest też taki trochę teksturowany. Możemy się pobawić, nam coś z tego wyjdzie. Tutaj się lasu tyle możemy pobawić, to nie lubię tu. Nie. Czasami taki lasso tu łączony z tymi innymi braszami jest całkiem spoko, bo on takie ostrzejsze krawędzi wszystkie tworzy i to trochę przyjemnie wygląda. Tutaj widać, że już coś nam powoli gdzieś tam się rysuje. Po prawej stronie mam gotowe kolory. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o dobieranie kolorów, to z jednej strony czasami można sobie od razu to z głowy brać i z panelu po prawej stronie,
Ja jednak wolę albo sobie podmalować zdjęcie, w sensie zdjęcie zmiksować i wziąć sobie z tego kolory. I tutaj właśnie tak zrobiłem, sobie pozbierałem z jakiegoś tam pustynnego czegoś tam parę kolorków i na bazie tego po prostu mam paletę sobie stworzoną. Co jest wygodne, bo fajnie sobie planować wcześniej, jaki chcemy mniej więcej efekt uzyskać. Czy ma być taki bardziej butnisty, czy ma być jakiś taki bardziej kontrastowy, czy ma być taki bardziej stonowany. I wybór kolorów dość sporo nam o tym powie, nie? Teraz tutaj jedna rzecz, jak teraz się to maluje, bo ważne jest, żeby mniej więcej jak coś się tworzy, żeby jednak ta bryła, szczególnie perspektywa danego elementu, żeby ona się mniej więcej zgadzała, bo ja mniej więcej coś takiego sobie robię, nie? I tutaj widać, że linie nam idą w tą stronę, w tą i tutaj idą nam do drugiego punktu zbiegu ewentualnie, nie? Ja też chcę to mniej więcej sobie narysować nieco od dołu, żeby jednak ten dół był widoczny i linię horyzontu mamy pod statkiem, a nie nad. Teraz mam trochę mniejszy brush, żeby sobie nieco dograć jakiś tam zarys detalu albo takich elementów, żeby one były bardziej widoczne, nie? Ewentualnie czasami mogę sobie gumką podjechać, żeby jednak to trochę sobie wyostrzyć i wymazać to, co mi tam przeszkadza zwyczajnie, nie? Emek, ej, ty byłeś u nas w środę, nie? Jak mi się wydaje. Cześć. Chyba, że jesteś naszym uczniem. Bo też to naszym publikowałem. I teraz, nie... Dokładnie co to sobie tutaj robię, to ja mam zamysł taki, żeby ten przód tego statku tutaj, on jest taki bardziej zakrąglony, bo ja nie jakiś mam taką fazę na takie bardziej zakrąglone rzeczy aktualnie, jeżeli chodzi o ten przód, nie? I potem góra, żeby trochę nieco była bardziej agresywna, to jednak zrobię ją taką bardziej ściętą i żeby była płaska. I w tym momencie on będzie miał trochę, ten stateczek trochę inny look, nie? I teraz, odnośnie w ogóle tematu do tego statku, nie? Powinno być tak, że ja mam wybrany, co to będzie. No i trafiło, że zamalowałem coś takiego szkicowo, bo teraz to też tak jakby szkicowo sobie maluję. I on za każdym razem trochę inny wychodzi. Nie, ja nie wiem, co to dokładnie jest. Z jednej strony w sumie powinno być to właśnie określone, pod kogo robimy ten statek i dla kogo on jest. Gdybyście mieli zlecenie z digital paintingu, z konceptu, to tak zazwyczaj jest. Macie opis dokładny podany, co to ma być, dla kogo to ma być i mniej więcej jakiś zarys bądź moodboardy, czyli takie sample tego, co klient oczekuje, jeżeli on w ogóle takie coś wam podsyła bądź ogarnia, nie? Więc padło na to, że to będzie po prostu kombajn, kosmiczny kombajn do zbierania kur po planetach. Nie. I jest bliżej nieokreślony, nie? Tutaj możemy mieć coś, cyk. I widzicie teraz, że on tak jakby trochę nabiera jakichś tam kształtów, nie? Tutaj jak mamy skrzydełka po tej lewej stronie, to w sumie, jeżeli mamy całą bryłę i ona jest mniej więcej widoczna w ten sposób, nie? To jeżeli nam tutaj wyjdą skrzydełka, to one po drugiej stronie też delikatnie powinny wystawać, szczególnie, żeby miały je długie. To też wynika z perspektywy, że jak się patrzymy na ten statek w ten sposób, to tu nam wychodzą skrzydełka, cyk, cyk, i tu też powinny wyjść. Jak sobie to wykreślimy w perspektywie, to to ma jeden punkt zbiegu po lewej stronie, to ma po drugiej stronie i mając te skrzydełka, czyli dokładnie te, możemy sobie wyznaczyć po drugiej stronie te. I one wam nieco gdzieś tam powinny wyjść, nie? Znowuż, fajnie sobie czasami to zrobić nawet w programie 3D i w tym momencie byście mieli... byście mieli to z głowy, bo to już było pokazane. No ale... malujemy na żywioł, nie? Bardziej. Teraz tu już wstępnie możemy sobie gdzieś tam kolory narzucić. Ja dalej maluję takim teksturowanym brushem, żeby się tym pobawić trochę. Zobaczymy, co mi z tego potem wyjdzie jeszcze. Bo jednak gdybyśmy chcieli jakieś takie bardziej połyskujące elementy, takie bardziej mocno metaliczne, czy nawet szkliste, no to w tym momencie ten brush nie będzie najlepszy, bo on jednak powinien być taki bardziej... taki blurry? Nie wiem, jak to określić. Tu jest taki jeden. Jest taki spoko, jakbyśmy coś nakładali, bo teraz tak. Trochę oddalimy. I jedziemy. Widzicie, on jest taki bardziej...
zblurowany i trochę jednak pokazuje inaczej daną fakturę. Standardowo będę chciał sobie zrobić tak, że światło pójdzie jednak z tej strony, ucha, nieco od góry i to mi najbardziej statek wydobędzie. Tutaj na podłodze jeszcze możemy zrobić taki delikatny cień, bo to sadzi trochę na statek w jakiejś przestrzeni, nie? Tu możemy jakiegoś mieć typka narysowanego. Tylko ja chyba jednak wolę dalej tego brasza. I to było chyba to. Ta, bo jest trochę ostrzejszy. Może być jakiś panel. Rysujemy typa. Dobra, to też może być jakiś typek. Dobra, i z jednej strony, jak tutaj mamy już to sobie określone mniej więcej, to też sobie może zrobię tym lasso toolem, to moglibyśmy sobie to zostawić, bo to jest jakiś taki kształt statku jest zostawiony, nie? Może sobie z tym coś potem jeszcze dokombinować, albo zwyczajnie po prostu zrobić już inne, bo w sumie ja na początku wolę ich sporo projektów zrobić, żeby potem wybrać sobie ten taki najciekawszy, albo ten, który jest najbardziej perspektywiczny do wykończenia. W ogóle wiem, że ma być 4, to ich zrobiłem. Raz, dwa. Trochę ich jest. Ja je za chwilę pokażę. Też tam parę jeszcze innych dodatków do tego. Teraz ta faza też jest z jednej strony dość ciekawa, czyli dość jest spoko, bo możemy w niej zamalować wszystko jak leci. Na przykład ten przód to może mi się nie do końca podoba. Ja może go sobie zamaluję i to będzie jakaś taka dziura. Albo może jeszcze nie. Może sobie wrzucę jakiś taki jasny panel z tego. I on będzie tutaj, o, przychodził. To sobie przyciemnię od razu. No nie wiem, co tam jeszcze będzie. Sobie coś potem zaplanuję. Tutaj możemy zrobić jakieś takie sporniki do tych skrzydeł. Tutaj jest jakiś taki, nie wiem, wiecznik. Właśnie z jednej strony, w momencie, kiedy my robimy tego typu rzeczy, projektujemy, to powinniśmy chociaż trochę pooglądać, poczytać na temat statków, czy danego tematu, żeby one miały ręce i nogi tak trochę w fizyce, bo jednak rzeczywiście czasami widać, że niektóre są po prostu totalnie bez sensu namalowane, jeżeli chodzi o fizykę, nie? Że nie wiem, skrzydełka są za małe, bo coś innego, albo coś jeszcze innego. Tak, mamy taki mały plus, że to jest dość takie przyszłościowe. I ten statek jest, nie wiem, w którym wieku malowany. No, w każdym razie, mamy trochę większą dowolność, chociaż tak czy siak warto byłoby się skupić na tym, żeby jednak on był sensowny pod kątem konstrukcji, nie? Ja nie mówię, że musimy wiedzieć, gdzie ma być silnik, jakie musi mieć elementy, ale żeby budować takie złudzenie tego, że rzeczywiście on był zrobiony tak w miarę sensownie, nie? I to w momencie, kiedy mamy coś takiego, ja bym sobie wszedł. Trochę jeszcze sobie dorzucić światła tutaj naprzód tych skrzydełek. Też jakoś tak trochę wygląda, nie? Mówię, wygląda nieco jak taki makaronik, albo jak taka małża latająca, fruwająca. Teraz na przybliżeniu, chociaż akurat tego zooma za bardzo ja nie lubię, możemy się oddalić, zmienić sobie brasza już na takiego bardziej okrągłego. I teraz można się pobawić w drugi taki jakby etap, jak nie mamy jeszcze tła zrobionego, bądź nie wiem, byśmy chcieli sobie je robić, że sobie zaczniemy budować detal, albo jakieś takie elementy, bo teraz te poszycie, ono musi być jakieś raz, że powinno być równe, no i mogą być z czegoś zbudowane, nie? Jest sobie to trochę przyciemnie, bo to jest za jasne. Dobra. I teraz jak sobie te drobne kreski dorobimy, no to możemy sobie poszycie dorabiać. Jakieś, nie wiem, wietrzniki mogą być. To sobie przetniemy w ten sposób. Tak jak mówiłem, takie budujemy sobie złudzenie tego całego poszycia, że ono powinno być takie i że ono ma jakiś sens. Nam wtedy nabierze więcej takiego detalu. Jeszcze dorobimy trochę więcej światła.
I to jest z jednej strony, jak mamy te wszystkie takie kreski, no to one tak nie wyglądają najprzyjemniej, póki co, nie? Ale jednak jak sobie to oddalimy nieco, no to... No, zaczyna jakiś ten detal budować, nie? I to powoli te poszycie zaczyna wychodzić, tam gdzieś się zaczyna takie fajniejsze światło. Tutaj możemy sobie to jeszcze bardziej podbić. Jak sobie zmienimy brasza, jeszcze wyłączymy transfer, żeby to zawsze było takie chamsko ostre. Możemy sobie pobawić jeszcze kolorem, że on będzie taki bardziej nasycony. To jest ten styl, który no, ja lubię, tylko że on jest taki mocno, mocno ilustracyjny, taki trochę pod Dotę albo Lola nieco. I on jest taki mocno nasycony, nie? Jakby ktoś chciał mieć taki inny styl, taki bardziej malarski, to jednak te brusze teksturowane byłyby najlepsze. Bo one trochę inaczej kryją i to inaczej finalnie inaczej wygląda. Daje inny efekt finalny, nie? Widzicie, jak to jest takie ostrzejsze, to już w tym miejscu tutaj to trochę inaczej wygląda. Nie, jest takie ostrzejsze, bardziej nasycone, nieco inaczej. I teraz ja sobie to nieco zmniejszę. Macie jedną propozycję kolorystyczną, powiedzmy, nie? No i to z tyłu to mogą być jakieś antenki, bądź nie wiem, ładowanie akumulatorów z paneli słonecznych na przykład. Tu mamy więcej konceptów. Mówię, wczoraj się trochę pobawiłem tym, dzisiaj też między innymi. No i tu jest ich nieco więcej, nie? I teraz ja sobie skopiuję ten jeden. Ten. Taki najsensowniejszy mi się wydaje. Oczywiście kurczak jest. Musiał być. Tutaj. I teraz tak. Tłumacząc. Teraz znowuż kilka podejść, nie? Na samym początku w ogóle był jeszcze inny rysunek, ale to jak zacznę sobie kolorować, to wam to jeszcze wytłumaczę. Pierwszy był projekt ten, chociaż on jest taki już bardziej podrysowany i wam za chwilę jeszcze pokażę. Nie, nie mam jego pierwotnej wersji, już została wymazana. W każdym razie, był pierw ten, potem sobie go skopiowałem w to miejsce, potem jeszcze w to miejsce. I zmieniałem w nim parę elementów. I głównie co w nim zmieniałem, to jest to tutaj poszycie, nie? Bo na przykład tutaj się bawiłem lasso toolem, a nie takim po prostu z ręki braszem. I on tutaj jest taki bardziej kanciasty. On jest taki no, dyskowaty trochę. Na pewno jest bardziej agresywny w wyglądzie, nie? A te są takie bardziej, nawet nie jest diesel punk, to jest takie trochę... nie wiem jak to określić. Pod Dune też to nie podpada, nie? A szczególnie tą nową samą w sobie. Tu jest inny wygląd tego, pomimo tego, że pomysł na sam pojazd jest podobny, tak samo w tym miejscu jest podobny i tak samo tutaj, no tak samo to się składa z takich dwóch klamerek, no to one trochę inaczej wyglądają. Tutaj to w sumie trochę wyszło jakby takie były, nie wiem, takie balony tutaj, nie, w tym miejscu. I to mi się za bardzo nie podoba. To było w miarę okej, chociaż tutaj to wyszło tak jakby ten, to wygląda jak... Szczególnie z tymi tutaj. Wygląda jakby to była paszcza wieloryba i to mi się za bardzo nie podobało. No i wypadło na to, nie? I teraz, jeżeli mamy taki koncept tutaj, możemy na nim tak na żywo sobie malować i go wykańczać. I to tutaj jedziemy na żywioł i sobie po prostu malujemy do tego, dodajemy jakieś elementy i staramy się, żeby to miało jakieś ręce i nogi, oddalamy to, nie wiem, odbijamy sobie lustrzanie, żeby sprawdzić, czy to ma ręce i nogi pod kątem perspektywy, bo też jeżeli sobie tego nie odbijemy lustrzanie, to my trochę się zakochamy w tym obrazie i nie będziemy widzieli, że on jest krzywy na przykład, nie? Teraz jak sobie to obrócę, to no, może być, nie? Najprostsze nie jest, ale może być. Dlatego warto sobie to lustrzanie obracać. Do tego potem projektu, bo właśnie tutaj jak malujemy to, to możemy sobie to na żywca ogarniać, nie? I teraz na żywca, mój pierwszy malunek do tego wyszedł dokładnie... Gdzie ty tu jesteś? Wyszedł dokładnie tak, nie? To jest pierwszy. Tak, na żywce sobie leciałem i tutaj nawet widać swoją drogą, że tutaj macie taką grubą kreskę położoną i coś tam staram się z tego wykaraskać. I to zostało dodane później, bo plan jest taki, żeby jednak zostawić to, że te tło jest jasne i że pod spodem jest jakiś cień pod tym statkiem, bo to będzie bardziej kontrastowe, nie? Tutaj z tłem jest trochę więcej zabawy i to zawsze więcej zajmuje, dłużej zajmuje. I teraz to byłby taki projekt koncepcyjny, taki pierwszy, i potem sobie wszedłem jednak w rysowanie tego linearką, żeby coś sobie z tym zrobić i ugrać, nie? I teraz, żeby nadać części rzeczom
sensu. Ja sobie to jakoś to pozamieniam, żeby to było w miarę. To jest tak, mając ten sobie szkic, to chodzi o to, żeby sobie jednak trochę lepiej rozplanować te wszystkie elementy, nie? I tutaj fajnie sobie wziąć tego brasza okrąglaka zwyczajnego. I teraz znowuż, jak stara fajna zasada mówi, od ogółu do szczegółu, czyli pewnie sobie jakieś elementy, większe, mniejsze, i potem staramy się dodać im trochę ładu. I teraz tutaj dalej niektóre elementy kuleją z perspektywą, bo na przykład to gdzieś sobie, to sobie przedstawię, żebyście widzieli, bo zasłonią twarzą to, tutaj. Tu w tym miejscu, to nie wszystko jest takie równe w perspektywie, to może sobie w kolorze jeszcze poprawić, nie? Zresztą to też nie jest taki finalny szkic lineartowy, żeby to tak mega wykańczać. I teraz, jak to jest zrobione, to jest taki mniej więcej dogany, jest taki bardziej, no, napakowany, taki trochę, no nie wiem, napompowany jest, nie? Bo ten dach jednak jest taki bardziej pod skosem, a nie jest, czyli pod skosem, po kuli idzie, niż jest taki bardziej prosty, nie? Wizualnie jest to trochę inaczej, się to czyta, jest nieco inne. I teraz do tego, żeby mieć potem co kolorować, bądź bardziej to wykończyć, zazwyczaj sobie siedzimy i dodajemy jakieś detale, albo zmieniamy poszycie, albo po prostu dodajemy coś tam, nie? Żeby to, mówię, miało ręce i nogi. Ja to sobie zrobię bardziej finalnie. Sobie zmienię to na to. Sobie zrobić je mniejsze. No właśnie. Jest już taki, to jest brasz mocny, że my sobie w nim takie bardziej finalne już kreski zaznaczamy i wszelkie grubości, jeżeli z nich korzystamy, nie? I w ogóle właśnie też dość fajne jest to, że i w architekturze, w rysunku jest to samo swoją drogą, że kupa ludzi, jak rysuje coś, jakieś elementy, nie wiem, meble chociażby, nie? Nawet ściany, okna, zapomina o grubości tych elementów i one potem są wszystkie tak jakby z papieru zbudowane, bądź są zwyczajnie zbyt równe. I fajnie jest sobie to trochę podzielić, żeby jednak to miało parę milimetrów grubości, wysokości, czegoś tam innego, bo to powoduje, że to wygląda realniej. Niektóre elementy specjalnie wygnę, bo to bardziej takie... podniszczone będzie. Zobaczcie, że ja tutaj do niektórych elementów sobie po boku u góry rysowałem, jakie można sobie łączenia wymyśleć, jakie można zrobić. No na przykład tutaj ten element mam narysowany w tym miejscu, nie? Że jest taka, nie wiem, chłodnica, cokolwiek by to mogło być, nie? Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, żeby każde to miało swoją grubość. Jak to sobie schodzi w dół, żeby to było przynajmniej lekko małą kreską zaznaczone, bo znowuż to będzie się wydawało, że jest naturalniejsze i że osoba, która to malowała, to zapanowała nad tym wszystkim, że to jednak ma jakąś grubość. Na przykład takie wygięte te elementy rysuję. Patrzcie, tutaj u góry, co one są niedograne, te elementy, nie wiadomo, co tam dokładnie jest, nie? Bo tam niżej jednak z przodu było to bardziej przemyślane póki co. Tutaj nie do końca. Niestety moment, kiedy można sobie to trochę podogrywać. Ja zobaczę, że tutaj niektóre elementy mam porysowane sobie. Że nie wiem, jak mogłoby poszycie wyglądać z kropkami. Jakby mogę, nie wiem, rury wydechowe wyglądać do tego. Czy jakby mogę wyglądać, nie wiem, nity, czy jakieś takie kropki, czy w ogóle samo poszycie, czy nie wiem, jakieś stópki od lądowania, czy bak do motocykla. Chociaż nie wiem, po co tak to powstało tutaj.
Dobra. Na chwilę przejdę przez ten. Potem jak sobie czasami wymyślimy tę część elementów, które są przy tym statku, to potem te poszycie możemy do tego dostosować i ono zwyczajnie znowuż, przynajmniej wiemy, jakie elementy mogą gdzie być. Możemy sobie to miksować wszystko, nie? Na przykład mogę tutaj sobie zrobić nit, tutaj, tu. Tutaj może być jakiś taki właśnie wypustek. Sobie zrobimy to w taką może kratę? Nie wiem, to może w sumie powinno pójść w tamtą stronę. I teraz... W sumie, tutaj też takiej luźniejszej kreski sobie używam, że ewentualnie w razie W to będę mógł sobie jeszcze coś sobie pozmieniać i dorobić sobie to inaczej. Zresztą nie jest tego krzywy. Jednak powinno być prosto. Jeszcze taki dla mnie nie jest. Tutaj pod koniec, na przykład przy tej chłodnicy, jeszcze sobie robię takie zadziorki, żeby było widać, że to są wystające elementy. A ona sobie idzie w ten sposób, nie? I z jednej strony ja w sumie lubię tego typu projekty, bo jeżeli sobie to nawet zrobimy taką ostrą krechą, to już będzie miał jakiś detal. To już też całkiem spoko wygląda. I jako projekt. Chyba to, żeby było równe. Wszędzie same biblioteczki swoich projektów można sobie to zostawić zwyczajnie. Ewentualnie kiedyś z tego później skorzystać, jeżeli by się takie coś przydało. A nie chcemy aktualnie tego kolorować, nie? Już te linie trochę wyprostuję nieco. Tutaj zobaczcie, że te rurki wydechowe, czy nie wiem, co by to mogło być. Jak rysuję te wszystkie elipsy, to staram się, że one jednak były dobrze skierowane, bo jak sobie zrobimy rurkę, która ma elipsy w ten sposób zrobione, to ona się wydaje, że ona jest taka raczej wyższa, nie? Ale jak zrobimy elipsy w ten sposób, to będzie taka strasznie spłaszczona, dlatego fajnie je robić się trochę dokładniej od razu, bo w tym momencie też pokazuje formę. Bryłę tego elementu, tej rurki. I ona się w przestrzeni też lepiej buduje, nie? Patrzcie, to już trochę nabiera takiego detalu. Można nad tym później dalej sobie siedzieć i to wykańczyć jeszcze. Jaki pierdółek smaczków można pewno pododawać jeszcze? Jak mieliśmy wcześniej parę streamów z Tomkiem Histowskim, to on mówi, że on ma u siebie całą bibliotekę takich dodatkowych zdjęć, czy nawet PSD-ków z powycinanymi elementami, które potem może w fotobashingu sobie wstawić do swoich prac. To mu strasznie przyspiesza pracę i na przykład ze zbrojami, czy tylko tego typu elementami, to zwyczajnie szybciej można sobie je namalować. Bo faktycznie, jeżeli mamy taki freestyle, jak jest tutaj, to możemy sobie robić co chcemy i ewentualnie tak zostawić, to tak jest, nie? Ale z drugiej strony, jeżeli byśmy chcieli zrobić coś pod zamówienie,
to wymagania klienta są czasami spore i fajnie mieć tam biblioteczkę zrobioną, bo to się potem przydaje i nie trzeba tyle szukać i można sobie przyspieszyć dość mocno pracę całą, nie? Sobie skrzydełka trochę dogrywamy. Mam taki w ogóle odruch zapisywania non-stop. Już razy było tak, że zapomniałem podpiąć laptopa pod zasilacz. Mi się bateria skończyła. Jest straszne z tą drogą. W ogóle już wiele razy miałem coś takiego, że jak malowałem coś dłużej, nie zapisywałem tego nigdy, a to już było tam już dawno w sumie. Nie, to odpuszczałem cały projekt, nie? W ogóle, że do niego w ogóle nigdy nie wracałem. Byłem tak zdegustowany tym, że mi się skasowała cała praca. Dobra, że to jest ten kombajn do zbierania kur po planetach. To musi być jakaś kura. I swoją drogą nigdy kury nie malowałem, nie rysowałem. Będzie jakiś taki mini kurczak. Chciałem na początku gdzieś klatkę dla niego narysować, ale w sumie kury są tak super, że nie mogę klatki malować dla kur, bo one nie będą w kurach latały. Jest parę elementów, które nie zostały tak jakby dograne, ale można je sobie zrobić potem w kolorze. To jest ten moment, tutaj nie wiem co się dzieje, tutaj i jeszcze w tym miejscu. To można zrobić sobie w trakcie. Teraz sobie wejdziemy w kolor. Tak myślę. Sobie spłaszczę. To jest ok. Wyłączyć cały koncept. Sobie też wyłączę. To jest tutaj. Dobra, sobie to. I teraz tak, zmieniam brusza, nie takiego mocnego. Tylko właśnie ten delikatny do fajnych takich tych zaokrąglonych rzeczy. Teraz szkic biorę sobie na multiply, bo w tym momencie on za każdym razem pod kolorem będzie, patrzcie. Będzie widoczny, cokolwiek bym nie zrobił. To potem jest zgubne, ale też potem pokażę mniej więcej jak można się tego pozbyć. Teraz ja całość sobie tutaj wykoloruję. Ja wiem, że wychodzę poza ramki, ale tak jakby. Ale to potem gdzieś sobie wymarzymy gumką i pod sam koniec nawet, nie? Bo to nie musi być od razu ostre. Możemy się z tym trochę pobawić. Dobrze jest czasami sobie przed pracą zaktualizować swoje bazy, nie wiem, braszy, może jakieś nowe będą, albo oprogramowanie sobie sprawdzić, bo może coś być nowego albo lepszego. Co usprawnia sobie, czy tam, nie wiem, NVIDIA Studio może też sobie zaktualizować. Bo na przykład ja mam ten pakiet braszy, który mam aktualnie, ja nawet nie mam pojęcia skąd jego mam. Można sobie czasami zmieniać, bo też praca trochę zmienia wydźwięk w momencie, kiedy mamy inne brasze, dlatego też niektórzy tworzą własne swoje brasze, bo one dają inny feeling prac później. To jest to ciemniejsze, dobra. Teraz tak, z uwagi na to, że mam ten statek podzielony na takie dwie części, jak ciasteczko, to co jest w środku, ja sobie już trochę zrobię na ciemniejszy kolor. Let them now. Cześć. Ja waszych wszystkich ników jeszcze nie pamiętam. Teraz tutaj fajnie sobie byłoby od razu gdzieś tam kolorki ponarzucać na poszczególne elementy. I tak samo jak było w tym pierwszym przykładzie tutaj, to staram się jakieś takie kontrastowe kolory ze sobą zestawić, żeby to jednak było takie bardziej dla oka przyjemne. Czyli. Dobra. Więc tam. Myślę sobie ten pomarańcz, sobie pomaluję na to czerwone. I rudy w sumie rdzawy. I w sumie... też? Nie, dobra, to będzie taki bardziej. Siup. Bo to jednak chcemy taki bardziej metaliczny to będzie.
też możemy pomalować na taki kolor. O. Cyk. Jak ja się tu w ogóle znalazłem? O Jezu. Długa historia. Dostałem telefon 1,5 roku temu. Dokładnie. Czy nie chciałbym wystąpić w tym wywiadzie dla NVIDII odnośnie rysunku digitala i wykorzystania sprzętu w pracy i dla studentów w architekturze i takie ogólne połączenie po prostu ze sprzętem. No i się nawiązała współpraca, tak. I sobie cenię to. To jest mega spoko. To jest w ogóle mega dobre to, przez to zmienię cały system, na którym pracuję, nie? No dobra, jakieś kolorki mamy. Teraz tylko jeszcze poddawać parę innych. W sumie to możemy sobie zrobić na złoty. I w sumie to jeszcze ścianę pomalę trzeba by wziąć. Tak, tak. Tutaj też będzie ciemniejsze. I skrzydełka dajemy na taki kolor. Jaśniejszy. Done. No dobra, teraz zanim sobie skasuję cały ten, to jeszcze sobie ponakładam trochę cieni. I w ogóle na początku zawsze sobie robię tak, że nakładam i w walorze, w ołówku jak rysuję, to jest dokładnie to samo, że mam taki walor bazowy nakładam. I dopiero później dorzucam jakieś takie elementy z cieniami i ze światłem, czyli od ogółu do szczegółu, nigdy na odwrót, nie? To będzie jaśniejsze, ale to sobie potem zrobimy. I to, że ten szkic się trochę przebija i te kreski mają różną szarość, jak to na multiply się łączy, to w tym momencie mamy więcej odcieni trochę, nie? Ważne jest, w sensie to jest taka prawda oczywista z jednej strony, żeby nie cieniować czarnym i nie rozświetlać wszystkiego białym, bo to jest spłaszczanie wszystkich po kolei elementów, nie? Raczej bazujemy na tym, że w cieniach one są bardziej nasycone kolory, w świetle są bardziej wyblakłe i raczej przy tym ostać. Ja nie wiem, czy ja tego nie zmienię potem tego tutaj na pomarańcz, ale to sobie się przekonam jeszcze za chwilę. Pokażę coś na jakimś streamie, jak zaprojektować, narysować projekt, dom, mieszkanie. Ha! Cześć, Ulu. Wiesz co? Co się rysunkowo, ja mogę narysować jakiś dom, zaprojektować. I tak samo, jeżeli chodzi o pokój, nie? Ale ja architektem nie jestem. Byłem na architekturze, poszedłem na nią, ale zrezygnowałem z niej zwyczajnie, nie? I nie jest się do tego przyznawać. Ogółem to było tak, że ja poszedłem na architekturę, bo nie chciałem iść na SP, a chciałem malować na tablecie zawsze. I że usłyszałem, że na architekturze też się rysuje i maluje. Nic bardziej mylnego. Ale nie ukrywam, że sobie cenię to, że byłem na architekturze, bo to jednak pomaga i daje trochę inną perspektywę, nie? Tutaj będzie ziać dziura. Z nią coś trzeba zrobić, nie? W końcu. Dobra, i to jest taki moment, kiedy mamy już trochę to podkoloryzowane. Ja sobie połączę już ze szkicem to. Nie będę łączył. Będę malował nad szkicem. Ale tutaj widać na warstwach, że będę malował nad szkicem i w tym momencie już będę zamalował te wszystkie kreski, bo przechodząc sobie do kolorów, tutaj macie coś, co malowałem wcześniej i bardziej pod ten projekt, tylko tam jest parę rzeczy pozmienianych. To było jeszcze wcześniej namalowane i teraz widać, że powoli już ten szkic jest tutaj zamalowywany i przechodzimy sobie do takich bardziej form, no już 3D i takich bardziej delikatnych krawędzi, żeby pokazać sobie fakturę, teksturę wszystkiego, nie? Ten jest taki bardziej agresywny, bardziej złoty. Nie wiem, czy nie jest za złoty, to ma jakieś bombki porozwieszane. Nie wiem, o co tu chodziło mi wcześniej. Ale to było takie bardziej for fun, nie? Zwracając do tego. I w sumie to chyba jest dobry moment, żeby sobie coś z tłem zrobić. Sobie zmienię brasza. Jak na ten. Jaka, co to tła, nie? Z tłem akurat można by sobie wejść w te Studio Canvas od NVIDII i pobawić się tym i zrobić całe tło do tego, nie?
Tyle, że musiałbym jeszcze raz je podmalować z uwagi na to, że ono jest wypływane w kwadracie i że te pliki są dość małe. Ale dla inspiracji do concept artu czy do moodboardów, Jesus, petarda, nie? Tylko to musiałoby po prostu być te pliki trochę większej rozdzielczości. Można było się w tym bardziej pobawić, nie? Do wszystkiego. No sobie zrobimy trochę ciemniejszy. Tutaj ja nie wiem, czy jest jeszcze finalne, nie? Czy sobie czegoś innego z tym nie zrobimy? To się zbada później. W sumie nie, on jest za jasny. Przecież jak żonie pokazywałem, jak to sobie namalowałem wstępnie. Takie, ojej, czemu to jest takie smutne, nie? No nie wiem, no nie, tam nie widzę, żeby to było smutne. Zrobimy tak. Bo to jest na pewno. Dobra. Niech będzie. Sosko może być. Tyk. Dobra. Jest lepszy. Dobra. Te jakieś tam biedne tło jest wstępnie zrobione. Teraz sobie wrócimy do naszego statku. Nieco. I jedziemy na górę. Teraz w sumie to się pobawimy takim grubszym braszem. Weźmiemy sobie to. Jeszcze nie. Będzie spoko. Dobra. Ła, nie to. Dobra. I teraz sobie jedziemy z pełnym kryciem, tak żeby zakryć te wszystkie linie, które były wcześniej. Jeżeli coś tam zostanie z tego, to można je śmiało zostawić, bo one bywają, że są przyjemne. Też mówiłem, że ja nie wiem, czy tego nie zamienię na pomarańcz potem, taki rdzawy, bo jednak on jest fajniejszy. Z jednej strony niby to jest podwójna robota potem z tego wychodzi, ale krawędzie, które uzyskujemy, są totalnie inne. Nie wiem, są dużo ciekawsze, także są takie bardziej plastyczne. O, może tak. Bielce zostawię na później, w sumie. Bo w ogóle coś, co mi kiedyś rozwaliło trochę głowę tym, to nie linia buduje, bo linii w ogóle nie widzimy, tylko światło, czyli naświetlenie jednej krawędzi w stosunku do drugiej, buduje nam krawędź. I na przykład jak macie ten element, nie? To jeżeli sobie tutaj postawię, że to będzie jaśniejsze, u góry sobie zrobię to ciemniejsze, to tu jest krawędź, bang! I nie trzeba żadnej linii robić takiej twardej, żeby to po prostu wyglądało przestrzennie. Tutaj te kolorki to tak trochę... Musi być ciemniejsze, bo to robimy trochę inaczej.
Trochę tego koloru jednak wyciągniemy jaśniejszego, żeby pokazać te tle. Dobra. Widzisz, że powoli ten szkic już znika i to się staje takie nieco bardziej przestrzenne, tylko jeszcze bez detalu i bez takiej fajnej ostrości, nie? To już powinno być ciemniejsze. Nie, ciemniejsze. Ja ten moment będę kończył. Będzie najwygodniejsze. To też sobie na srebrny położymy. Trochę, żeby ci pokazać tą efekt, może nie, że finalny, ale ten taki bardziej końcowy. Ja schodzę w taki gruby, fajny brush. Widziałem, takie mega powiększenie robię i nie dawałem nie wiadomo jakiego dużego pliku. Zazwyczaj jestem przyzwyczajony, bo wszystko idzie tak do weba. Także 3000 pikseli na szerokość wystarczy w zupełności. Więc jeżeli wasza praca się wydaje taka trochę szarawa, bądź mało nasycona, to fajnie właśnie wejść w taki ostry brush, który ma krycie 100% ze wszystkim i w tym momencie to wyostrzy pracę i na pewno dodaje więcej... nasycenia w kolorze. Cyk, 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 odejdzie tak. Się zgrywać już jest wystająca, nie? Ok, to jak sobie takich więcej takich posmużymy sobie trochę tą krechą, nadziebimy jej tego nieco. Takie zwyczajnie nawet takie kreski, jak nie wiem, takie coś sobie zrobimy, nie? O, pyk. To one budują potem detal na tym wszystkim, że to z nim jest trochę porysowane. Nie wiem, rzeczywiście, że jest takie wykorzystane. Daj sobie to jeszcze. O. No, w sumie, to bym wolał jednak mieć ciemne. Namaluję całe. Tak. I teraz. Widzisz, się taki bardziej metalowy robi. Z tym można wtedy przesadzić, tak jak powiedziałem na początku, że w tym momencie to już nie będzie takie wyglądało, że to jest takie malowane tradycyjnie, tylko będzie takie mocno ilustracyjne. Wrócę do swojego poprzedniego brasza. Thank you.
I żeby ewentualnie wyciągnąć czasami jakieś krawędzie, żeby one były takie ostrzejsze, to ten lasso tu... Nie, co ja robię? Nie tak. Się przydaje. O, to za mocne jest. No, bo będziemy sobie tutaj teraz trochę to porobić. To też zamienimy na ten kolor. I teraz w sumie to widzę, że tutaj coś na dole z perspektywą mnie wspina. I w tym miejscu to też można było potem poprawić. To będzie najjaśniejsze. I to potem będzie ciemniejsze. W ogóle gdybyście chcieli tak jakby mieć takie mocno wychodzące elementy do przodu, albo żeby były w 3D, nie? Z jednej strony niektórzy o tym zapominają dość często. Jeżeli mamy sześcianik, zwyczajnie okaźmy sobie, że nie wiem, światło pada z tej strony, z której byśmy chcieli, nie? Powiedzmy, że pada sobie z tej strony światło. To ma najmniej światła, jest ciemne. Potem to ma światło odbite, bądź taki, no pod ostrym kątem wpada światło i to nie jest takie najjaśniejsze. I to u góry jest najjaśniejsze, bo ma całe światło, nie? Jeżeli zachowacie sobie te proporcje, to w tym momencie ta bryłka cała, ona sobie nam wychodzi i jest przestrzenna. A coś, co strasznie dużo ludzi robi, to jest to, że po prostu wszystkie ściany daje w podobnym kolorze. Nie wiem. O, pyk. I to potem się przez to spłaszcza, nie? Albo, że nie wiem, cienie są tutaj takie same i tu są takie same. Przez to wygląda zwyczajnie płasko i ja nie polecam tego robić. Sobie jasno określić, że z tej strony jest światło, a z której jest cień. I tu sobie na przykład teraz też tak nie do końca to wychodzi. Tego fajnie sobie czasami wziąć kolejną warstwę, nie wiem, na overlayu bądź na multiply. I sobie podbić, że to wszystko tutaj będzie w cieniu, bo nie jest. Albo jest za lekko. Pyk, cień. I teraz ja nie mówię, że to musi tak zostać, tylko po prostu możemy sobie delikatnie to rozmazać, potem dać sobie to nakrycie, o tyle. I teraz przed i po. Jest drobna różnica, ale coś tam daje, nie? Zostawię. Ja już trochę to spłaszczyłem. Ja sobie to wymarzę te kreski tutaj. Trochę przyspieszę tempo. Nie, kura zniknęła. Dobra. A te tło to chyba dużo ciemniej zrobię za chwilę. Bo jednak ono jest trochę za jasne. Się wydaje. No, to tak zostaje. Teraz trochę światła na te skrzydła.
i trochę to przyciemnimy, bo to jednak jest za jasne nieco. Albo w sumie, nawet możemy zrobić coś takiego. W dosadnej warstwie. Co sobie pyk. Wyłączymy to. Wyłączymy. A to jest podobne, też jest jasne, cholera. Jakieś górki są już porobione, to może tak to zostawię, bo to... Nie, to jest ciekawsze. Dobra, ja to zostawię na tym w takim razie. Sobie to ponakładam. Dobra, ja to trochę przyciemnię sobie jednak. Ja sobie lewej. Nieco. Już prawie godzina minęła. W każdym razie, wiecie co? Ja sobie to trochę jeszcze... To jest już w całości. A bo to jest sketch. Połączyłem swoją drogą. Ale można zrobić tak. I wyłączyłem sobie. To jest połączone. Dobra. Hit shift. Takie triczki trochę pod koniec, nie? Nie, to jeszcze zaraz jest. W sumie, jeżeli będą takie szybkie pracki, to dodanie tilt shiftu powoduje, że trochę wyciągniemy więcej tych głębi. Nie zawsze, a czasem. Ja jeszcze osobiście boostiłem szumy. Nie wiem czemu, ale mam tak, nawet na zdjęciach, jak robię zdjęcia, to się dodaje. I to w takiej sporej ilości, swoją drogą. Więc jeżeli mamy coś takiego, to możemy sobie śmiało dalej to wykańczać. Z szumami to w sumie bym je pod koniec dał, bo one gubią tak trochę ostrość wszystkiego i takie nasycenie kolorów. Wrócimy sobie do tego. No i dalej się pozbywam wtedy tego szkicu całego, nie? Tutaj w sumie też fajnie można było dodać sobie takie zimne światło od spodu, bądź nawet neony takie pyk gdzieś tutaj przebijające się. No mogą też sobie tutaj na ziemi wylądować. Ja będę na człowieku tutaj w tym miejscu. Plus jeszcze na poszyciu można poddawać sobie jakieś takie złote znaczki. Albo nawet ewentualnie napisy, nie? Nie. Same jedynki zrobimy. Będzie najrówniej. I w sumie na początkowo jeszcze planowałem, żeby jednak te tutaj elementy były złocone. I żeby tutaj jednak jeszcze jakieś elementy wychodziły, żeby to było takie bardziej wypukłe. Nieco. Dzisiaj dużo mniej gadań niż w zeszłym tygodniu, bo serio, taki, z jednej strony jak się wkręcam w malowanie, to jednak ewentualnie z muzyką, czy ten,
z muzyką bądź bez. I na przykład jak w środę streamowałem razem z Ulą, jak żeśmy rysowali, opowiadali o egzaminach na architekturę, to Ula gadała, to ja gadałem i tak trochę się inaczej rysuje w ogóle, nie? Bo jednak nie trzeba aż tyle nawijać o wszystkim, żeby nie było zbyt cicho, nie? Że macie podkład muzyczny trochę. Muzyka leci w to. Niebieski kolor to jeszcze dał trochę. Takie pierdółki, detale buduje to, że po prostu z tego potem dużo więcej. Może jakieś takie wygłębienie zrobimy, że to jest wygłębione. Trochę. Może dalej bawić. W ogóle na pewno w dalszych takich miejscach, bo na przykład tutaj z tyłu, tutaj w tym miejscu, to nie trzeba za bardzo już wchodzić w detal, bo jeżeli sobie żeśmy to rozmazali i chcemy taką głębię ostrości, to w sumie tak to może zostać, nie? Coś, co wymaga na pewno pracy więcej, to jest ten moment, żeby był bardziej detaliczny, tak samo jak jest to zrobione, bo to już tak zaczyna ładnie wychodzić, tak by czuć tą bryłkę i to jest całkiem, nie? I oczywiście dalej kur brakuje, bo kury tutaj coś mi zniknęła. Kiedyś wam opowiem historię o kurach, o co chodzi w ogóle. Czemu mamy taką fazę na nią. To też jest fajne coś dogadać, że jak macie od góry takie ciepłe światło rzucone, to od spodu może być odbite, wtedy jest chłodniejsze i jest zwyczajnie robić takie zimne. I to też trochę inaczej wygląda. Nie, coś tam muszę zrobić, bo to nie wygląda za dobrze. O. Coś musi być. Jakieś łączenia zrobimy sobie. Dobra. Cyk, 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 cyk. Gdzieś tam, coś tam. Może się to skrzydło. Taki pasek pomarańczowy może się zrobi. Może będzie taki bardziej widoczny wtedy. Bo to jest Photoshop czarnecki. PSik. Stary dobry PS. Cloud. Jeżeli mam być stary, to nigdy w innym programie nie malowałem. Znaczy malowałem na samym początku przygody z digitalem, malowałem w Art Rage'u, który był dodawany do tabletów w Akoma. I raczej nie. Potem w Corelu i to też był strzał w stopę trochę. Potem się musiałem uczyć finalnie Photoshopa i na nim skończyłem. Jeszcze jest Krita, Sai i parę innych rzeczy. Krita widziałem, Gimpa też widziałem, coś tam nawet w nim delikatnie robiłem, ale to może przez dwa dni maksymalnie. Bo już potem jednak wracałem do Photoshopa za każdym razem. Bo niezwyczajnie jak jesteś do niego przyzwyczajony, to jest tyle i też większość takich by nie prosów czy w ogóle ilustratorów to siedzi jednak w Photoshopie i to jest takie by finito. Bo jest aktualizowany i zwyczajnie człowiek się do niego przyzwyczaja, bo wybrał go na pewnym etapie rozwoju, że tak powiem. Chociaż z drugiej strony, jak ktoś potrafi naprawdę kozacko malować, niezależnie czym będzie malował, to i tak to będzie dobrze wyglądało, nie? To może być Art Rage, to może być wszystko swoją drogą. Nawet palcem po brudnej szybie w samochodzie. Tutaj te poszycie też można było jakoś zrobić, bo ciekawie. Ja jeszcze ten cały szkic zamalowałem i nie widzę wszystkiego, co tam było zrobione dodatkowo, nie? Ale patrzcie, jakby finalnie gdzieś tam z takiej odległości to zaczyna gdzieś tam się to pokazywać. Co do tej niebieskiej poświaty, to bym dyskutował, czy ona jest spoko tutaj. Na pewno dodaje jakiegoś kontrastu, ale czy to ma sens, to też bym nie powiedział. Jakby to usuniemy. Dobra, wiecie co, mija godzina, nie? Jakbyście mieli pytania odnośnie digital paintingu czy czegokolwiek innego, to
Okej, okay, jeszcze jeden mały, mała rzecz wam pokażę. Dodaj sobie, nie, zróbmy sobie potem na wyostrzenie. Mamy hopa na punkcie potem wyostrzania. Wydamy silne wyostrzanie i potem jeszcze szumy. Wiem, to jest tani trik, nie? Ale z drugiej strony to wygląda tak bardziej, jakby ta farba wychodziła z tego. Jest całkowicie inny efekt, nie? Ja go czasami lubię. Tutaj ze skrzydłka się pogubiły, bo nałożymy jeden szkic z drugim. Kura jest. Biedna, bo biedna, ale jest. Na Crash macie 8 lekcji digitala. To jest takich podstaw totalnie, gdybyście byli zainteresowani. I tak samo tam jest pierwsza lekcja z ustawienia w Photoshopie, jak je sobie poustalać. Co moglibyście sobie tam poukładać, żeby to w miarę było przyjemne. Co do tabletów, to jak wolicie, nie? Ja akurat mam przy sobie teraz mały taki tablet, nie mam dużego tabletu. Zostawiłem swój prywatny w drugiej pracowni. Nie, ale to nie ma różnicy, czy mam na dużym, czy na małym. Duży jest trochę wygodniejszy, bardziej precyzyjny, ale z drugiej strony nie wpływa to nijak na pracę, nie? No, ten jeden projekt, widzę, że ten jest bardziej kontrastowy teraz, nie? Ten jest taki bardziej pastelowaty i mdły w sumie. No i to jest ten pierwszy. Także tak. Także jak macie pytania odnośnie digitala, to możecie do mnie pisać. Albo sobie wejść na Kreśli, tam macie 8 lekcji digitala za free. Możesz sobie o tym poczytać, tak samo tam jest rysunek i parę jeszcze innych rzeczy. Także z mojej strony do zobaczenia. Nie wiem kiedy, z 2-3 tygodnie? Nie mam pojęcia. To jeszcze jest do gadania. I tam coś innego przygotuję. Jakbyście mieli propozycje, to możecie mi opisać w komentarzach pod tym filmem. To ja przygotuję ten temat i wam go opiszę. I nawet projektowanie domu, budynku też może być. To się dogadam po prostu z kimś, z Ulą na przykład. Jeżeli to jeszcze oglądasz. I możemy się umówić po prostu w duo, nie? Że będziemy coś tam projektowali i wam pokażemy. Tak. Także do zobaczenia. Dzięki.